Nie wiem, nie wypowiadam się. Ale tak mi się wydaje, więc jeżeli tak jest, to jakoś tak... Nie jest to zbyt przyjemne i fajne. To, że ktoś zrobił, zagrajmy troszeczkę szybciej, nie znaczy, że... Gdzie ja to posłałem? Ej, chodź tu, bo się zamknie. To nie znaczy, że trzeba go negatywnie oceniać, no nie? Każdy ma swoje zagrajmy, jakie lubi. Niektórzy robią to pod publikę, niektórzy to robią po prostu, bo lubią grać. Lubią mieć później na... Ja mówię teraz na przykład o sobie. Lubią mieć... Ujej! Dziwne, że ministerstwo nie każe nam sprawdzać się nawzajem. Tata doprowadza mamę do szału, sprawdzając, czy to naprawdę ona za każdym razem, gdy wraca do domu. No i na czym ja skończyłem? No i wyrzuciłem. A to sobie porzucamy w godło. Krótko. Bo chciałbym mieć na przykład właśnie... O, powróciła na miejsce. Bo chciałbym mieć na przykład fajną pamiątkę, później sprawdzając sobie, i pośmiać się z samego siebie, co ja tam wygadywałem, jakieś głupoty. Czyżbym nie mógł trafić w to? O, jeszcze tu jest. No i lubię, zagrajmy, jakie mi odpowiadają, jakie gry lubię, jakie gry pamiętam. Jakie gry chciałbym pokazać, na przykładzie, dajmy na to, jakiegoś gameplaya, że każdy sobie może obejrzeć. A tutaj niektórzy mają jakiś problem, że oni już mają to zagrajmy i nikt inny nie może tego zrobić. Jasne, że może. Kto komu zabroni? Nie wiem, czy to jest jakaś umowa, czy co. Ja też nie mam nikomu za złe. Jeżeli by ktoś robił stawki podobne jak moje. Nie walczę o nie będę tutaj dla nikogo konkurencją. Jestem nowy, sami widzicie, że mam dopiero ilu? 13 widzów, a już jestem od dosyć dawna. Nie dosyć dawna, ale mam dosyć dużo. Trafiłem? Oczywiście, że nie trafiłem. Ale mam... Dosyć dużo już tych zagrajmy w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Po prostu lubię grać, no. A to, że to rejestruję jako tako. No nie, no Harry, nie rozbrajaj mnie. Dobra. Nie chcę mi się teraz z tym bawić. Bo takie godła upierdliwe jak to będziemy się wracać. Więc jeżeli to komuś przeszkadza, napisze łaskawie maila, zapyta, pogada i tak dalej. Może się dogadamy, może nie. Trudno. A tymczasem idę na elixiry. Sorka maleńka. Nie wiem, czy nie za głośno czasami mówię. Może mam za głośno ustawiony mikrofon, ale czasami to są głośne efekty. Ojej, sorry. Jesteśmy na miejscu. Dzięki, Nick. My, gryfoni, musimy się trzymać razem. Jeśli znowu utkniesz, po prostu nie zawołaj. Kierunki, porady, informacje pomogę jak tylko będę umiał. Że też ze wszystkich duchów gryfoni musieli dostać Nicka, który wszystko robi prawie bez głowy. Przecież nas tu doprowadził. Dobra. Sorry, mała. Chciałem cię przewrócić. Tak. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Także mam tam takie... trzy kciuki w dół. Na... czterech chyba filmach z Hopkinsa. Jest to... O! Jest to takie dziwne. Wingardium Leviosa! Aj, no zauważyłem, że ktoś tam...
robił też Hopkinsa w czasie, gdy ja już go skończyłem i wrzuciłem. Także... Nie wiem. Nie osądzam nikogo. O. No bo ja jeszcze nie umiem żadnych innych, kurczę. Patrzcie, ile go... Godeł? Mi się godeł? To trzeba zniszczyć i wyciągnąć w kawałkach, a później poskładać. Ale co ja wam będę mówił, sami zobaczycie. Następna dziewczyna, która się potyka o mnie. Idziemy na eliksiry. Zobaczcie, jaki tam jest system. Takiej mini gry. Harry, już zaczynałem się o ciebie martwić, chłopcze. Przepraszamy za spóźnienie. Obawiam się też, że ani Ron, ani ja nie mamy jeszcze książek. Niczym się nie przejmuj. Wszystko znajdziecie tam. Ten prosty eliksir będzie, jak sądzę, świetny na początek roku. Otwórzcie podręczniki i uważcie, eliksir wyostrzający poczucie humoru. Co wy na to? Hermiono, eliksir wyostrzający poczucie humoru? Zrobiliśmy go w 4. klasie. Rób to, co ja. Rzuć pancernika. Podświetl dowolną butelkę. Okej. Super! No, umiemy podnosić. Aha, czyli wybieramy różową. Dajmy trochę tego. A, musimy jeszcze trafić do kociołka. No, mamy żółty. Co jeszcze? W praktyce to będzie troszeczkę inaczej, bo można przelać. Koloru nie uzyskamy takiego, jak trzeba będzie. Trochę tego. Jak za dużo. Wsypiemy, wlejemy. Jeszcze trzeba trafić. To jest niezłe. Jeszcze coś? Dymienie takie jak to. Czyli jak? Aha. Dobra. Kontynuujemy. Ale ja już to robiłem. A, nie przeczytałem chyba. Dokładnie co trzeba zrobić. Trochę tego. Bo robię to jeszcze raz. Trochę tego. To chyba było... Żeby nie naciskać, czy coś. Pomachajmy. No gdzie to dymienie? Naciśnij, aby kontynuować. Aby spróbować jeszcze raz, wybierz książkę i naciśnij. Aby kontynuować, wybierz kociołek i naciśnij. No to wybieramy kociołek i naciskamy. Tak, są to jest takie jak się dni, nie że czyta. Powinienem pić go wiadrami. Dokładnie. Dobra, lecimy. Ojejejejej. O, myślałem, że za dużo. Teraz to... Trzeba trafić. Wspaniale! A dobrze nam idzie w eliksirach, nie? Jesteśmy księciem półkrwi. Tak, to ja jestem księciem półkrwi, drodzy moi. Nieźle, panno Granger. Harry, dobra robota, chłopcze. Skoro soki krążą w nas żywiej, powróćmy do napoju leczącego z czyraków. A to co? O, Harry, to eliksir z 1. klasy. Już niczego nie pamiętasz? Kto by pamiętał z 1. klasy coś? Ja już nie pamiętam. Podgrzewamy eliksir.
właśnie tak ruszając myszką, jak takie... takie dziwne coś. Do niebieskiego musimy. Do pomarańczowego. Aha, mówię chyba znowu przez nos. Bo nadal mam katar. Mnie to wybitnie denerwuje. Nie mogę się wyleczyć. Gorący eliksirek, przynajmniej podczas ważenia. Uważaj jednak, aby nie przegrzać. Dziura w kociołku może kosztować wiele pieniędzy i bólu. Dobra, podgrzewamy. Do czerwonego. Mamy czerwone. Podgrzewamy do zielonego. Jest zielony. Śluzgum ochłona. No, jeszcze. No skoda! Podgrzewamy do pomarańczowego. Jest pomarańczowy. Teraz gdzie? To. Zielone. Do zielonego. Teraz podgrzewamy do niebieskiego. I szybko. Właśnie to najbardziej chyba lubię. Najbardziej tą minigierkę. Lubiłem. Na szczęście sproszkowany i oddzielnie od węża. Zostaw proszę trochę powietrza w pokoju. To raczej nie zapewni mi oceny wybitnej. Kolce jeżozwierza. No jeszcze troszeczkę tego. Hej, okay. Ktoś tu zrobił dopisek. Czerwony jest dla żółtodziobów. Podgrzewaj, aż eliksir zrobi się różowy. To tylko uczniackie komentarze. To nie może być właściwa metoda, bo wydrukowaliby to w podręczniku. Może, ale... ja jednak spróbuję według dopisków. Do różowego. Według księcia półkrwi. Nieźle, naprawdę nieźle. Proszę, proszę, Harry. Różowy? No tak, pewnie... Nie, standardowy eliksir ma faktycznie kolor czerwony, ale różowy? Doskonale. Masz zadatki na mistrza eliksirów. Musisz zatem przygotować się na coś bardziej złożonego, nieprawdaż? Spróbujmy wywaru żywej śmierci. Mówiłem, że musi być różowy. Nie powiedział nam pan, co jest w tej złotej buteleczce. Ha, to jest Felix Felicis. Lepiej znany jako płynne szczęście. Jeden łyk zapewnia powodzenie we wszystkich przedsięwzięciach. I to właśnie będzie dzisiaj nagrodą dla tego, kto uważa najlepszy wywar żywej śmierci. Mała flaszeczka płynnego szczęścia. Mogę ci podszepnąć, co jest w dopiskach. Dziękuję, ale nie. Moje instrukcje są w zupełności wystarczające. Jak sobie życzysz. Trudno. Zabieramy się do roboty. Różowa półeczka. Do żółtego. Fasolki Sopoforusa? Nie. Stop, pomarańczowe. Teraz podgrzewamy. Taka minigierka na czas. Bardzo nie lubię różnych rzeczy na czas. No ale cóż, to jest bardzo fajne. Jesteś tym naprawdę. Jak za mnie? Mózg leniwca? To chyba to. No. I podgrzewamy do pomarańczowego. Teraz to. Jest. Aha, jeszcze raz polecam. Co? Polecam Assassin's Creed'a. Brotherhood. Multiplayer. Pion. Bardzo fajna sprawa. Tak wciąga, że łohoho. Niestety nie mogę za bardzo tutaj grać, bo mam tutaj mobilny internet. No i troszeczkę to tam zżera tego transferu. Ale w domu weekend sobie pogrywam dosyć dużo.